15 minut przerwy. Z numerem pierwszym Rafał Brzeziański, z numerem 99 Marcin Pasionek, 15 Arkadiusz Serafin. Dobra! 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 Dob
I drugą żółtą kartką został ukarany zawodnik oznaczony numerem 22. Marek Gołąbek, a w konsekwencji czerwoną kartką. Co chce jeszcze? Co on jeszcze dyskutuje tam? Z nami trener Szenia Wiśnicz, Mistrzostwo Wędkowski. Panie trenerze, przed chwileczką zakończyło się spotkanie z Wisłą Bodzentyn. 21-0 w dość takich ciężkich warunkach toczone spotkanie. Jak pan oceni to spotkanie? Trudne spotkanie. Wisła się cofnęła, wybijała, przeszkadzała na tyle, ile mogła. Trudne warunki do gry, pogoda, deszcz, ciężkie boisko do grania. Chłopcy wygrali ten mecz zasłużenie. Gdybyśmy wykorzystali te sytuacje, któreśmy mieli, nie musiało być takiej końcówki nerwowej. Ale liczy się zwycięstwo, zwycięzców się nie osądza. Gratuluję zwycięstwa. Jak pan ceni zawodników poszczególnych? Powiem tak jeszcze raz, myśmy wszystkie drużyny na czele z Wisłą się powzmacniały. Cała liga trzecia się wzmocniła. Myśmy się po prostu osłabili jako zespół, po prostu 9 ludzi od nas odeszło. Nowi chłopcy, którzy chcą, przyszli, są wkomponowani w zespół. Potrzeba zgrania, potrzeba po prostu dużo jeszcze zajęć techniczno-taktycznych, żeby ten zespół zaczął funkcjonować. Ja tylko przypomnę, że ten zespół, który odszedł, bo praktycznie 9 chłopców odeszło, oni grali ze sobą 3 lata. To są ludzie, którzy jeszcze w Hutniku rok grali, zanim tutaj przyszli, u nas grali 2 lata. Więc zespół, można powiedzieć, ten, który odszedł, to był zespół samograja, prawda? Oni się znali ze sobą 3 lata i ten. A ci, którzy są teraz, potrzebują troszeczkę czasu na to, żeby po prostu popracować, żeby to wszystko po prostu techniczno-taktycznie poukładać. W poprzedniej rundzie, w poprzednich sezonach gra Szczeniawy właśnie była bardziej płynna. Czy właśnie tymi zmianami kadrowymi tłumaczy pan to, że w tej chwili Szczeniawa wydziera te zwycięstwa przeciwnikowi niż pokonuje i właśnie taki skład? No brakuje, tak jak powiedziałem, brakuje zgrania tego zespołu i oczywiście proszę sobie wyobrazić 9 ludzi z podstawowego składu, którzy 2 lata w Szczeniawie grali, którzy grali na pamięć i tak dalej, to po prostu jest widać po prostu. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie, którzy dzisiaj grają w piłkę, ja nie będę wymieniał nazwisk, którzy wchodzą w podstawowym składzie jeszcze w październiku, w listopadzie, siedzieli na ławce jako rezerwowi, jeździli z drużyną A klasy. Także że ci, którzy są w tej chwili, mamy taki zespół, jaki mamy, i musimy sobie po prostu radzić na tyle, ile możemy. Na pewno czeka nas dużo pracy, aczkolwiek, tak jak mówię, nie zganiam to po prostu na jakieś tam, powiedzmy, sytuacje, które po prostu na tą przemianę w ogóle w zespole, tylko tak jak mówię, dużo pracy nas czeka po prostu i musimy zgrać zespół, po prostu musimy zgrać zespół pod każdym względem. Jutro rusza bocheńska klasa. Wystawiacie drugą drużynę.
braki kadrowe pierwszej drużyny muszą być kompensowane właśnie zawodnikami też z tamtej drużyny, którzy grali w drugiej drużynie. Jak to będziecie chcieli pogodzić? No jednak odejście tylu zawodników powoduje, że ta kadra stała się dość szczupła. I dodatkowo jeszcze, co z Rafałem Tabakiem? No, zgadzam się z panem. Mieliśmy komfort dość duży, bo tak jak powiedziałem, w tamtej rundzie mieliśmy bardzo dużo zawodników. Mogliśmy sobie pozwolić na różnego rodzaju po prostu roszady. Gdzieś nie wychodziła gra w pierwszym zespole, chłopakom poszli do rezerwy, tam gdzieś po prostu dogrywali mecze, czy kontuzjowani zaczynali mecze od A-klasy, żeby po prostu weźli w mecze i tak dalej. Dzisiaj mamy taką kadrę, jaką mamy, powiedziałem. Rezerwowi zawodnicy, którzy siedzieli na ławce, dzisiaj są podstawowymi zawodnikami pierwszego zespołu. Ubyło chłopców, mamy mało zawodników i mamy bardzo duży problem po prostu z zestawieniem drużyny rezerwowej, ponieważ na dodatek czterech zawodników jeszcze jest kontuzjowanych i nie wrócą wcześniej, aż dopiero pod koniec kwietnia do normalności. A Rafał Tabak jest po operacji, wznowił już treningi. Tak praktycznie można powiedzieć, że zaczyna przygotowania od zera i też potrzebuje czasu, na pewno miesiąc czasu na to, żeby się przygotować do po prostu do występów na boisku trzeciej ligi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Z nami pan Tomasz Dymanowski, bramkarz Łysicy Pozenten. Panie Tomaszu, jak pan ceni dzisiejsze spotkanie? Było chyba troszeczkę nerwowo. Było nerwowo, ale to sprowokował sędzia, który nie umiał sędziować. Pierwsza połowa zdecydowanie dla Szczelniawy, druga to zdecydowanie dla nas. Strzeliliśmy prawidłową bramkę, której nie ustał. I tyle. Wydawało się, że pod koniec spotkania uda wam się wepchnąć piłkę do bramki. Nawet strzeliliście, chociaż sędzia jej nie uznał. Czy uważa pan, że zasłużyliście na coś więcej niż porażkę? Zdecydowanie. No. Remis by nie krzywdził żadnej z drużyn. Mi się wydaje, że pierwszą połowę wygrała Szczelniawa zasłużenie. Tak samo my drugą wygraliśmy, tylko nie umieliśmy strzelić bramki. Strzeliliśmy, to nam sędzia nie uznał. Był pan przez wiele czasu związany z Krzyżostrowiec. Jak pan ocenia ogólnie jest teraz sytuację? To teraz dość taki medialny temat. Krzo zostało rozwiązane. Znaczy się, Krzo nie zostało rozwiązane, bo spółka dalej istnieje. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że zostało zdegradowane do czwartej ligi. I ci ludzie, którzy w tej spółce zarządzają, oni dalej są odpowiedzialni za tą sytuację, do jakiej doprowadzili. No i trudno, a co będzie dalej? No nie wiem. No, czuję, że będą to robić wszystko na przeczekanie, żeby jak najdłużej ten klub niby istniał, bo w czwartej lidze znowu nie zgłoszą i zagrają trzy walkowery, spadną dwie klasy, rozrywkowe będą mieli A klasę i to za dwa lata jeszcze pociągną. A jaka przyszłość pana obecnym klubem? Znaczy mi gramy o to, żeby spokojnie się utrzymać w tej trzeciej lidze. Mamy taki zespół, że na pewno zasługujemy na to, żeby się utrzymać. Dziękuję. Dziękuję.